z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy do wysłuchania programu przygotowanego przez uczniów klasy 6 i 5. Jesteśmy przekonani, że nasz występ wprowadzi Was wszystkich w świąteczny nastrój. Za kilka dni wieczorem, gdy pierwsza gwiazdka zaświeci, siądziemy wszyscy przy stole, rodzice, krewni, dzieci. Zaczniemy od opłatka i życzeń dla każdego. Zdrowia, radości, marzeń, wszystkiego najlepszego. Nie każdy będzie się cieszył, ktoś wróci daleko do wspomnień, a puste miejsce przy stole to łzy i chwile przypomnień. Jedni odeszli na zawsze, niektórzy przyjdą spóźnieni, bo wszyscy chcą być razem świąteczną radością złączeni. Mamo Stanienka, przebił pastezę, taki obrazek wizy na stanie. Przybiega oczy i mocno wierzę, że to naprawdę dzisiaj się stanie. A noc była ciemna, kiedy to się stało, lecz blaskiem dzieciątko na szanku jaśniało. I gwiazda jaśniała na wysokim niebie, bo Bóg się uniżył, aby zbawić ziemię. Ludzie lat tysiąc wyglądali Pana, od początków czasów do grzechów Adama. Obiecał wszak Pan Bóg swojej łaskawości, że nie pozostawi na pastwę ludzkości. Malutki na złocie.
cieniutka, nie dłużej czekana. Noc w Betlejem dziś. Wielki mróz na ziemi, trzej królowie.
Ciebie. O Ty, którego gwiazda świeci tam na niebie. Przyjmij nasze szczere dary z dalekiego wschodu i... Długa, bardzo droga wiodła nas do Ciebie. O Ty, którego gwiazda świeci tam na niebie. Musisz być kimś wielkim, skoro ona wielka. Przywiodła nas tutaj nadziei i skierk, że tu się dowiemy, kimże jest to dziecię. O Panie, Królu nad Królem, przyjmij nasze szczere dary. Z dalekiego wschodu wieziemy Ci ofiary. Gwiazda nas tu przywiodła, pod próg Twojej szopy, składa mirny razem sercem pod Twe małe stopy. Dziś Król Nowy się narodził, palestyński wiem. W świętych księgach tak zapisano i tego nic już nie zmieni. Więc zebrałem swoją służbę z całą karawaną i kadziło wonne wiozę, by złożyć przed tą Panu. I moje garbate wielbłądy szły poprzez pustynię. Gwiazda drogę nam wskazywała, chwała Twa, Panie, o nas nie zginie. Przyjmij, Panie, mały Królu, złoty i kolony, i ze skórą Twego świata przyjmij nasze pokoje. Przez otwarte szopy drzwi gwar cudownej pieśni brzmi. Chwała Tobie, chwała, dziecineczko małe, że szczęśliwe przywiózł dni. Tam, gdzie srebrna gwiazdka płonie nad stojenką michą, mały Jezus dziwnie smutny opłakuje cicho. Płacze cicho i gwar śnieżną z tęsknotą spogląda. Kogoś... Kogoś czeka Jezus mój, kogoś widzieć żal. Aż tu nagle szmer upłonął, toś tam do drzwi puka. Dobrą matka polskich dzieci, co Jezuska szuka. Poprzez śniegi i zamiecie wędrowały z dala. Teraz milczą, bo ja jest dziwna, mówić nie pozwala. Ja się boję, że jesteś w środka. Zbawiciela Bóg spośród, który kocha wszystkich ludzi, na nas nie posłał porzucił. My nie mamy do tej Jezu srebra ani złota. Szliśmy tutaj, bo nas znalazła wieczna czystota i pragnienie, abyśmy złożyć do stóp Twoich jeszcze miłość nasza, tak bezmienna i serduszko czyste. A my Panu co damy, kiedy nic takiego nie posiadamy? Będę żółka pilnowała i dzieciątki piastowała. Może zaśpiewam kolędy, gdzie dzieciątki tylko będzie. My dzieci niewiele mamy, ale za to wdzięcznie zaśpiewamy. Thank you.
Może ujrzeć migające gwiazdy nad stajenką betlejemską. Ciepło polskich kolęd dotyka i nobilituje każdego człowieka. Jest to kolęda płynąca prosto z serca, czytelna dla każdego. Jest w moim kraju zwyczaj, że dzień wigilijny przy zejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtwiksze przekazując uczucia w tym chlebie. Właśnie tego wieczoru, gdy mróz śnie gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha, serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku. Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pomnijmy, że dzień radosny w miłości jest poczęty, że Jakub mówi nam wszystkim dawne, odwieczne orędzie. Z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w naszym domu zasiędzie. Sercem go przyjąć gorącym, na oścież odpowiedź zwrota, o to, co czynić każe, miłość, największa cnota. Już mrok zapada, pierwsza gwiazda świeci, radujemy się wszyscy, dorośli i dzieci. Gdy noc najwspanialszą maleńka dziecina zmienia serca ludzkie, radość się zaczyna. Spraw, Panie Jezu, aby do domu każdy człowiek odmieniony wrócił. Wychodź na trochę, choćby na tydzień, poszedł gdzieś daleko wszystkie smutki. Kiedy rodzi się Bóg, niech w Twoim domu, niech w Tobie, nie będzie zimniej niż w tamtej stajence. Betlejem jest blisko i ma odległość ludzkiego serca. Otwieram oczy, obraz nie znika. Stoi stajenka z młodek pasterzy i dwa cudowne kołek kuzyka, czy ludzie złotek przywiezie. Biały obraz wyśni na stole, pod obrusem siano, płoną świeci na choince, co tu przyszło rano. Na talerzu krótki smakry karpia księżyc srebrny, zaś siadają wokół stołu dziadek z babcią krewni. Już się podzielili z sobą opłatki rodzice, już złożyli wszystkich moc serdecznych życzeń. Kiedy mama się dzieliła ze mną tym opłatkiem, miała w oczach łzy, widziałem, otarła opłatki. Nie wiem, co też mama chciała mi szepnąć do ucha, by na drzewach nie dał spodni, parę pani w szkole słuchał. Niedojrzałych jabłek nie jadł, butów też nie brudzi. Nagle słyszę, mama szepcze, bądź dobry dla ludzi. Wielka
śpiewak Bogusi, pan Paweł za przygotowanie uczniów i proszę o zabranie głosu naszego przyświetnego księdza. Moi drodzy, nie tak dawno otrzymałem przyniesioną przez pana listonosza na plebanie karteczkę z życzeniami. I na tej karteczce z życzeniami było napisane jedno tylko zdanie. Chcecie wiedzieć jakie? Było napisane: księże proboszczu, nie prześpi świąt. W pierwszej chwili to pomyślałem, oj, nie wysilił się ktoś, kto składa życzenia księdzu na święta, ale po pewnym czasie, kiedy czytałem to drugi, trzeci raz, myślę, rzeczywiście, ten ktoś, kto napisał te życzenia, miał bardzo dużo racji, bo można swoje święta przespać i nie zauważyć w ogóle, że narodził się Pan Jezus w stajence, że wokół Niego była Matka Boża i Święty Józef, że byli pastuszkowie, tak piękni, którzy dzisiaj tak wspaniale odegrali swoją rolę, że byli wszyscy inni królowie, którzy przybyli z dalekich stron, by złożyć pokłon, że byli wszyscy, którzy uczestniczyli w tej wieczerzy, że były dzieci, które przyszły, że byli nauczyciele, byli pracownicy szkoły i że byli dzisiaj również uczniowie, którzy zwyczajnie tych świąt nie przespali, tylko przyszli zobaczyć i powitać Pana Jezusa. I moi drodzy, ja wam życzę, abyście Pana Jezusa zobaczyli nie tylko w kościele, dzisiaj tu w szkole, ale zawsze go widzieli i przyjmowali do swojego serca. Chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia pani dyrektor, wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom obecnym tutaj, ale w sposób szczególny wam. Życzę wam właśnie tego, abyście Pana Jezusa w swoim życiu zawsze spotykali i tym Panem Jezusem każdego dnia żyli. I serdecznie zapraszam was do kościoła na pasterkę na godzinę 22, a po godzinę o północy. Szczęść Boże. Dziękuję. Naszego księdza proboszcza i pozostaje milicja przyłączyć się do życzeń. Życzę wszystkim tutaj zebranym dzieciom, młodzieży, pracownikom szkoły, nauczycielom jak najlepszych świąt, spokojnych, zdrowych. A dzieciaczkom przypominam, że nie wolno bawić się petardami. Dziękuję bardzo. Radość obudzić, bo narodził się Jezus.
Dziękujemy bardzo.